Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z nami wszystkimi. Ogromnie się cieszę, że dzisiaj możemy, jak zawsze w każdy sabat, karmić się Bożym Słowem, studiować je, pogłębiać naszą znajomość woli Bożej, ale przede wszystkim powinniśmy znać naszego Pana, naszego Boga. Myślę, że słowa, które dzisiaj będziemy studiować, dotyczą tego, co Pan Jezus nauczał, do czego nas zachęcał, abyśmy więcej poświęcili czasu na modlitwie. Nie wiem, jakie macie doświadczenia związane z modlitwą. Nie wiem, jak często się modlicie. Ale często, gdy mówimy o modlitwie, wielu duchownych, wielu ludzi studiujących Biblię mówi, że modlitwa jest oddechem naszej duszy. Że podobnie jak oddychamy, tak powinniśmy też poświęcać czas na modlitwie. Chciałbym, abyśmy otworzyli Ewangelię według świętego Łukasza, rozdział 11, i abyśmy przeczytali fragment, który jest wstępem do dzisiejszego rozważania, 11 rozdział, i tam będziemy czytać wiersz pierwszy. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. Zwróćcie uwagę, że niewymieniony jest uczeń, który zadał tego rodzaju pytania, a nawet skierował prośbę do Pana Jezusa, aby Jezus nauczył ich modlić się tak, jak Jan nauczał swoich uczniów. Myślę, że to pytanie dotyczące, jak mamy się modlić. Nie wiem, jakie macie doświadczenia w modlitwie, bo często mówimy, że nie tylko modlitwa jest oddechem naszej duszy, ale jest dialogiem z Panem Bogiem. Jest rozmową, jest kontaktem osobistym z naszym Bogiem. Pytanie jest, kiedy mamy się modlić, jak mamy się modlić, co mamy mówić i czy te modlitwy rzeczywiście sięgają nieba. W różnych kulturach i w różnych religiach różnie ludzie się modlą. Jeżeli oglądaliście jakieś sprawozdania dokumentalne z krajów hinduskich, to tam są takie specjalne kołowrotki modlitewne. Tych kołowrotków jest bardzo dużo i wypisane na tych kołowrotkach są różnego rodzaju modlitwy. Ludzie idąc do pracy, przechodząc koło takich kołowrotków, uderzają w nie, one zaczynają się kręcić i każdy obrót to jest jedna wypowiedziana modlitwa. A więc możecie przejść koło takich kołowrotków, dziesiątków, i uderzać, aby one się obracały, żeby zmawiane były modlitwy. Myślę, że ci ludzie bardzo szczerze do tego podchodzą, tak jak zostali nauczeni, i zmawiają te modlitwy, idąc do pracy, wracając z pracy, uderzają w te kołowrotki, a one zmawiają modlitwy. Czego Pan Jezus chciał nauczyć, mówiąc modlitwę Ojcze Nasz? Zwykle uczymy modlitwy tej pacierza nasze dzieci. Uczymy Ojcze Nasz. Ale chciałbym, abyśmy dzisiaj przestudiowali treść tej modlitwy i zagłębili się w przekazie tego słowa, które Jezus Chrystus w tej sentencji, w tym bardzo krótkim, zwartym tekście zawarł. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 6, otwórzmy,
Będziemy czytać od wiersza 9 do 13. A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Bardzo krótka modlitwa. Przeczytanie jej czy wypowiedzenie jej zabiera zaledwie kilka sekund, ale głębokość treści, jaka znajduje się w tym tekście, jest ogromna. Wiecie, że w Starym Testamencie, gdy naród izraelski zwracał się do Boga, to bardzo często używał słów, które oddawały ich stosunek do Boga i używali imienia Bożego, które to imię wyrażało pewne prerogatywy charakteru Bożego, Jego istoty. Często, gdy mówili do Boga, a takim się Bóg przedstawił już w pierwszej księdze Genesis, czyli pierwszej księdze Mojżesza, księdze początków, jako Bóg Elohim. Elohim, który stworzył niebo i ziemię. Bóg często przedstawiał się jako Pan, jako władca. I Biblia mówi, że hebrajskie słowo, które określało Boże imię, to Adonai. W ogóle również słowo El było przedrostkiem, który dotyczyło samego Boga. Bóg się też przedstawił jako Jahwe, jako ten, który jest, który był i który będzie na zawsze, jako istota wieczna. Ale Jezus, gdy mówi tutaj, jak mamy się zwracać do Boga, nie używa żadnych form wzniosłych, potężnych, wielkich, ale mówi, abyśmy się zwracali do Boga jak? Ojcze. Ojcze. Jest to określenie, które często używał Pan Jezus. Często zwracał się do Boga jako do swojego Ojca. Ale jakie treści niesie to pojęcie Ojcze? Wiecie, że Biblia używa tych określeń, aby pokazać pewne relacje, jakie powinny być między nami a Bogiem. My możemy zwracać się do Boga jako do władcy, Pana, suwerena. Czasami przychodzimy do Niego z lękiem, z trwogą, z bojaźnią, ale ten, który jest władcą, jest jednocześnie naszym Ojcem. Wiecie, pewien młody chłopiec, może inaczej powiem, kiedy pewien z cesarzy wracał z triumfalnym pochodzie z wojny, kiedy wjeżdżali do Rzymu, prowadzili przed sobą jeńców i zdobycze wojenne i ta parada siły wojskowej cesarza była przyjmowana z wielkim hołdem, z aplauzem. Rodzina cesarza siedziała w pewnym sektorze, obserwowali triumfalny wjazd cesarza. Tam była jego żona, był mały chłopiec, który, gdy zobaczył swojego ojca, zerwał się z siedzenia, wbił się w tłum, a żołnierze otaczali całe mnóstwo ludzi, żeby nie napierali na triumfalny pochód wojsk cesarza. I gdy się wbił w tłum, próbował w jakiś sposób się przedostać tam, gdzie jego ojciec był na rydwanie. Próbował między nogami również żołnierza, który chronił wstępu, gdzieś się przedostać, ale ten chłopiec został zatrzymany przez żołnierza i powiedział: czy ty wiesz, kto tam jedzie na tym wozie, czemu tutaj się pętasz?
Czy ty wiesz, kto tam jest? On mówi, ja wiem, że to jest cesarz dla ciebie, żołnierzu, ale on jest moim tatą. On jest tym, który jest władcą, ale jest naszym ojcem. Najpiękniejsze określenie, najpiękniejszy tytuł, jaki możemy użyć w stosunku do Pana Boga, to jest Ojcze nasz. Bo On pokazuje nasze relacje z Bogiem. Ojciec to ktoś, z kim mamy więzi, z kim może powinniśmy mieć więzi, chociaż nie zawsze tak jest. Wiele ojców niestety nie zachowywało się wobec swoich dzieci we właściwy sposób. Niestety niektórzy, może powiem zbyt mocno, nawet nie zasługują na miano ojca, bo katowali swoje żony i katowali swoje dzieci. I dzieci nie mają dobrych skojarzeń z imieniem ojciec, z tytułem ojciec. Ale Pan Bóg jest naszym Ojcem. W liście do Efezjan, w rozdziale trzecim, chciałbym, abyśmy przeczytali wiersz 14 i 15. List do Efezjan, rozdział trzeci, to jest strona 1263. Czytam wiersz 14 i 15. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię. Bracia i siostry, kiedy my mówimy Ojcze nasz, to wiemy, że to jest Ojciec, od którego wszelkie ojcostwo bierze swój początek. To jest piękny tytuł, który również udzielił tym, którzy w tym procesie prokreacji mają też swoje dzieci, mają też przywilej kochania ich i troszczenia się o nich. Ojcze nasz określa nasz stosunek do Boga i ta forma zwracania się do Boga mówi o tym, że my jesteśmy spokrewnieni z naszym Bogiem. On jest tym, który nas stworzył. My nie jesteśmy dziećmi przypadku, ale jesteśmy tworem inteligencji Bożej, Jego mądrości. I tak skomplikowany organizm, jakim jest nasze ciało, jedynie Bóg mógł skonstruować na wzór swojej istoty, na obraz i swoje podobieństwo. Słowo Ojcze określa również nasz stosunek do stworzonego świata, ale także określa nasz stosunek do drugich ludzi. Bo w modlitwie Pan Jezus nie powiedział Ojcze mój, ale powiedział Ojcze nasz. A co to oznacza, że to nie jest mój wyłączny Ojciec, to jest Twój, Twój, Twój i mój. Co to oznacza, że niezależnie z jakiej narodowości pochodzimy, jaki kolor skóry mamy, z jakiego państwa pochodzimy, czy jesteśmy dobrzy czy źli, to jest nasz Ojciec, Twój i mój. To określa nasze relacje nie tylko wobec Boga, ale określa nasze relacje wobec drugiego człowieka, prawda? My jesteśmy dziećmi jednego Boga. Jesteśmy dziećmi z tytułu stworzenia, bo Bóg nas powołał do istnienia, ale jesteśmy też szczególnymi dziećmi z tytułu nowonarodzenia. Używam tutaj tego terminu, ponieważ w Biblii, w Ewangelii Jana, w trzecim rozdziale, Jezus powiedział w rozmowie z Nikodemem, że to, co się narodziło z ciała, z ciałem jest, co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się nowo narodzić.
Zachęcam do tego, żebyśmy otworzyli na chwileczkę w rozdział pierwszy Ewangelii według świętego Jana i czytać będziemy od wiersza 8. Proszę uważnie słuchajmy. Przepraszam, od wiersza 9. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i przezeń świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. O kim jest mowa? O Jezusie, który przyszedł do kogo? Do wybranego narodu. Czy wszyscy go przyjęli? Niestety, musimy ze smutkiem powiedzieć, że nie wszyscy go przyjęli. Ale w 12 wierszu jest bardzo cenna uwaga. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się kim? Dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Czy zauważamy w tym tekście, jest mowa o narodzeniu z Boga? My wszyscy rodzimy się z ciała i dostajemy tą cielesną powłokę dzięki prokreacji, dzięki temu, że nasi rodzice nas płodzili. Ale Biblia mówi o zrodzeniu z Ducha Świętego, kiedy przyjmujemy dziecięstwo Boże, szczególne dziecięstwo, nie z tytułu stworzenia, ale odkupienia, odrodzenia, nowonarodzenia. Jeżeli przyjmujesz Jezusa Chrystusa, jesteś szczególnym Bożym dzieckiem, który się poddał procesowi nowonarodzenia, tego, że Duch Święty przemienia twój sposób myślenia, przemienia twoje serce i staje się dzieckiem Bożym, tym szczególnym, Jego własnością. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Ojcze nasz, to słowa, które dotyczą również i ciebie, i mnie, kiedy modlimy się, Boże, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. My mamy tutaj ziemskich ojców, ale Biblia mówi o szczególnym ojcostwie, Bożym ojcostwie, od którego wszelkie ojcostwo bierze swój początek. Co więcej, Pismo Święte mówi, święć imię Twoje, niech Cię święci imię Twoje. Święć się imię Twoje. Co to oznacza? To określenie niech się święci albo święć się imię Twoje. Często, gdy wypowiadamy te słowa, nawet się nie zastanawiamy, co to oznacza. Niech się imię Boże święci. Zwróćcie uwagę, że trzy pierwsze główne myśli dotyczą Boga. Gdy badamy tą strukturę tej modlitwy, to nasze myśli przede wszystkim skierowane są na Boga, który jest naszym Ojcem. Na Boga, który ma imię jakie? Święte. Moi drodzy, jeśli chodzi o ten fragment, tam użyte jest pewne słowo Hagia Zestaj. Hagia oznacza świętość Boga. Imię Boże jest święte, ale słowo święty oznacza odłączone, oddzielony od grzechu, wyjątkowy. Dlatego Biblia mówi, że święta jest Jego świątynia. Święte jest miejsce Jego przybytku. Święte jest Jego imię. Święte jest miejsce, na którym spotykał się Mojżesz. Święty jest Pański dzień. Bo tam, gdzie jest Bóg, tam jest świętość. Wiecie, że mimo to, że Bóg się przedstawia jako Ojciec, dzieci powinny znać
swoje granice spoufalania z ojcem. Wiecie, że czasami rodzice pozwalają dzieciom wszystko robić. I wtedy co dzieci zwykle robią? Wchodzą ojcu gdzie? Na głowę. I myślą, że skoro jest ojciec kochający, dobry, fajny, to wobec tego można z ojcem wszystko robić. Ale ojcowie mówią i uczą dzieci, słuchaj, do pewnych granic. Musisz mieć pewien respekt, szacunek do ojca. Dzisiaj w dobie takiego liberalizmu nawet są rodzice, które pozwalają dzieciom mówić na ty. A więc do mamy mówi ty, podaj mi herbatę, do taty, a przynieś mi tamto, a kup mi to. Czy są pewne granice, które są w relacjach z Panem Bogiem? Gdy my mówimy, święć się imię Twoje, Bóg jest świętością. Ktoś dzisiaj wspomniał w pierwszej części, że tam, gdzie jest dwóch albo trzech zgromadzonych w imię Boże, tam jestem pośród nich. A co to oznacza? Że skoro Bóg jest obecny, a gdy spotykał się z Mojżeszem, to wiemy, że powiedział Mojżeszowi, zdejm swoje nogi, przepraszam, swoje obuwie, bo ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. To oznacza, że kiedy się spotykamy dwóch albo trzech w imieniu Jezusa Chrystusa, czy to będzie spotkanie modlitewne, czy to będzie spotkanie na jakiejś platformie internetowej, to co to jest? To jest nabożeństwo. To jest spotkanie z Panem Bogiem. Wiecie, gdybym ja sobie postawił herbatę do picia i paluszki do jedzenia i podczas Zoomu, spotkania, czytania Biblii popijał herbatkę i zagryzał paluszkami. Czy byłoby to stosowne? Czasami w kościele ludzie potrzebują napić się. I rzeczywiście jest czasami gorąco, są spragnieni. Ale czasami wydaje mi się, że my nie rozumiemy, na czym polega świętość spotkania z Bogiem. Na czym polega świętość nawet naszej szaty świątecznej. Bo Biblia mówi o szacie świątecznej. To jest szczególne spotkanie z Bogiem. Powinniśmy odróżnić to od poprzednich rzeczy. Ktoś powie, ale co to jest za różnica? Ktoś powie, przecież siódmy dzień tygodnia to każdy, tak jak każdy inny dzień. Przecież ma 24 godziny jak każdy inny dzień. Ale tam, gdzie jest Bóg, tam jest świętość. Gdy spotykasz się z Panem Bogiem, uszanuj również i miejsce, odpowiednio się ubierz, a Biblia mówi, gdy mieli się spotkać pod górą Synaj, to Pan Bóg powiedział, macie się wykąpać, macie obmyć swoje ciała, macie się umyć, macie być świeży. Dobrze powiedział czy źle? Pan Bóg powiedział, wy macie rozumieć moją świętość. Wiecie, że kapłan, który sprawował służbę pańską, miał na swojej głowie diadem, na którym było napisane co? Poświęcony Panu, świętość Pana. Wiecie, że on miał odpowiednie też szaty, ale miał też spodnie. Gdy wchodził na ołtarz po schodach, to Pan Bóg mówił, wejdziesz, ale będziesz przykryty, żeby nieodsłonięta była twoja nagość. A gdy wejdziesz do miejsca najświętszego, to pamiętaj, masz się przygotować, masz złożyć ofiarę za siebie. A te dzwoneczki, które były przy jego szatach, świadczyły, były po to, żeby gdy będzie sprawował służbę, a zrobi to niegodnie, nie uświęci miejsce spotkania z Bogiem, to był też sznurek odpowiedni, którym go wyciągano. Można było go wyciągnąć, jeżeli zbezcześcił miejsce jego świątyni. Wiecie, gdy
czytam Pismo Święte i zauważam, że dwóch synów Aarona, oni nic wielkiego nie zrobili, tylko przynieśli obcy ogień. Ktoś powiedział, a co to jest za różnica? Czy ten ogień, czy inny ogień, to jest ogień. Ale zostali unicestwieni. Ogień ich strawił. Ktoś powie, a co to jest za różnica? Pan Bóg specjalnie przemawiał z góry Synaj, aby pokazać, że z Bogiem nie ma żartów. To nie jest Bóg, z którym możemy sobie poswawolić, wejść Mu na głowę. Bóg jest naszym Ojcem, ale określił pewne granice. Nawet zwierzęta nie miały prawa wejść na górę Synaj. Nikt nie miał się dotykać, a góra dymiła, błyskało się, grzmiało. Bóg przemawiał, ale żadnej postaci nie widzieli. I w pewnym momencie nawet powiedzieli, Mojżeszu, powiedz, żeby Bóg do nas już więcej nie przemawiał, bo lękiem napawa nas to miejsce. Mów do nas, niech Bóg mówi do ciebie, a ty będziesz mówił do mnie, bo nie możemy znieść tego głosu. Ale moi drodzy, po to to było, żeby pokazać narodowi izraelskiemu, że Bóg, który jest Ojcem, jest pełen miłości, ale żebyśmy rozumieli również to, że Bóg jest święty, odłączony od czegoś, co jest dzisiaj powszednie. Bóg jest święty. Bóg jest odłączony od grzechu. W Nim nie ma żadnego cienia ani ciemności. Bóg jest światłością niedostępną. Bóg jest miłością niedostępną. Bóg jest wszechmogący. Biblia nas tego uczy, abyśmy do Boga przychodzili z szacunkiem. Tu nie chodzi o to, jak tutaj jeden z braci tłumaczył w czasie lekcji szkoły sobotniej, abyśmy drżeli przed Bogiem. Tu nie wcale o to nie chodzi. Abyśmy lękali się Pana Boga, ale żebyśmy czuli respekt, szacunek. Pamiętam kiedyś na południu Polski, kiedy byłem w jednym ze zborów, w kościele, jeden z braci podczas dyskusji, rozmowy na temat bojaźni Bożej powstał, a muszę wam powiedzieć, że był prawie wzrostu, miał prawie 2 metry. Jego żona mu sięgała tak pod pachę, ale on powiedział, że on boi się swojej żony. I wszyscy troszeczkę zaczęli się uśmiechać. Jak taki potężny mężczyzna boi się swojej żony? Ale on powiedział, nie śmiejcie się, ja boję się ją skrzywdzić. Ona jest taka krucha, taka delikatna. Ja się boję mojej żony, ale w całkiem innym sensie. My powinniśmy się bać Boga nie w sensie strachu, ale żeby Go nie zranić, nie skrzywdzić, nie zasmucić Jego oblicze. Bo Bóg jest taki doskonały, taki wrażliwy. A my nie chcemy Mu sprawiać przykrości, prawda? Nie powinniśmy sprawiać Mu przykrości. Bóg jest święty. Bóg jest dobry. Niech się święci Jego imię. Bo imię Boże objawia nam charakter Boga, pełnego miłości, cierpliwości, ale także sprawiedliwości. Wiecie, że często przedstawiając Boga, ludzie przedstawiają Go, że Bóg w Starym Testamencie to jest Bóg srogi, Bóg konsekwentny, nieprzejednany. Ale Bóg w Nowym Testamencie trochę się zmienił. A niektórzy mówią, że na to miał wpływ Pana Jezusa, bo Jezus pokazał miłość i Pan Bóg się troszeczkę zmienił. Bo Pan Bóg dał mu troszeczkę taki inny, Jezus dał mu inny obraz sprawiedliwości. Czy tak my wierzymy? To jest najbardziej błędne pojęcie. Bóg jest wciąż taki sam. Biblia mówi, że na początku, kiedy Bóg stworzył niebo i ziemię, już razem z Synem ustanowili zasadę planu zbawienia. I Jezus dobrowolnie zgodził się umrzeć. Nie po to, żeby zmienić usposobienie Ojca, ale Bóg tak umiłował świat, że dał nam Syna. Rozumiemy?
To Bóg umiłował człowieka, że dał nam swego umiłowanego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To Bóg kocha. Kiedy Bóg mówi kocham, to nie są puste słowa. Czasami się przyglądam, jak są uroczystości ślubne, zawierane są przymierza, śluby i wielu ludzi mówi kocham. Czy będziesz kochać? Tak, kocham. Na dobre i złe? No tak, na dobre i złe. W zdrowiu i chorobie? Tak, w zdrowiu i chorobie. Ale czas weryfikuje, czy te słowa mają jakiekolwiek pokrycie. Kiedy Bóg mówi kocham, to nie są puste słowa. Bo Bóg był skłonny oddać największy dar, jaki może ten wszechświat oglądać. Ofiarował nam Jezusa Chrystusa. Bóg nie zbawił nas, dając ani srebro, ani złoto, ani drogocenne kamienie, ale odkupił nas krwią Syna swego Jezusa Chrystusa. To mówi nam, jak drogi jesteś w oczach Bożych. Jesteś cenny w oczach Bożych. Gdyby tutaj stał Chrystus, Pan Bóg mówi: Krzysztof, ja Ciebie kocham i daję mojego Syna jednorodzonego Jezusa za Ciebie, bo jesteś tak samo cenny w moich oczach, jak mój Syn Jezus. Tak samo Bóg mówi do Ciebie. Jeżeli przeszedłeś w swoim życiu poniewieranie, upodlenie, może miałeś bardzo trudne dzieciństwo, ale może trudne małżeństwo. Pan Bóg mówi: ja Ciebie znam. Ja wiem Twój trud, wiem ile przeszłeś. Wiem ile przeszłaś. Ja Ciebie chcę przygarnąć, Ty jesteś moim dzieckiem. Drogocennym dzieckiem, za którego ofiaruję mojego Syna Jezusa. Ale powiem Wam coś, co, gdy zrozumiałem, mnie zaszokowało. Zrozumiałem to, że Jezus nie umarł zwykłą śmiercią. Wiecie, że dzisiaj znamy z historii, z wielu przypadków ludzi, którzy oddawali swoje życie za innych. Znacie z historii takie osoby? Oczywiście, że tak. Ale czy te osoby możemy porównać do ofiary Jezusa Chrystusa? Jest wiele powodów, ja nie będę wymieniał wiele. Ale każdy, gdy umiera, to umiera za swój grzech. Jezus był jedyną istotą tutaj na ziemi, która nigdy nie zgrzeszyła. To jest pierwsza podstawowa różnica. Jezus umarł szczególną śmiercią, nie tylko szczególnie żył tutaj na ziemi, bo był niewinny, bezgrzeszny, jako taki miał jedyny prawo do życia, ale został uśmiercony przez tych, którzy byli pędzeni duchem szatańskim. Jezus umarł w szczególny sposób. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Biblia mówi o drugiej śmierci. My wszyscy umieramy tą śmiercią naturalną, jak my to nazywamy. My się starzejemy od poczęcia, od urodzin, aż po śmierć. My ulegamy procesom starzenia, umierania. I kiedyś przychodzi taki czas, kiedy śmierć zagląda nam w oczy. To jest, Biblia nazywa pierwszą śmiercią. Ale mówi, że będzie jeszcze druga śmierć. Może nie wszyscy o tym wiedzą. Ale drugą śmiercią Biblia nazywa jezioro ognia i siarki. Żebym nie był gołosłowny, bo patrzę na wasze twarze z takim wielkim niedowierzaniem. Wobec tego przeczytam z rozdziału 21 Księgi Apokalipsy, wiersz 8.
Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. To nie jest mój wymysł. Tutaj jest tak napisane. To jest śmierć druga. Ciekawe, że na samym początku wymienia bojaźliwych. Powiem wam, że wielokrotnie się zastanawiałem, dlaczego już na samym początku wymienia bojaźliwych. A przecież bojaźń jest w dobrym, pozytywnym sensie nauczana przez Pismo Święte. My mamy mieć bojaźń Bożą. Ale dlaczego mówi, udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących będzie jezioro ognia? To jest śmierć druga. Bo czasami ludzie boją się wyznać swoją wiarę. Wiecie, że dzisiaj ludzie nie wstydzą się tego, czego powinni się wstydzić, i paradują po ulicach, demonstrują swoją niezależność. A dzisiaj chrześcijanie wstydzą się Boga wyznać swoją wiarę. Wyznać swoją wiarę publicznie. I wiecie, że wielu nauczonych w piśmie, faryzeuszy, wierzyli w Pana Jezusa, ale wstydzili się wyznać swoją wiarę. Oni mieli bojaźń, lęk, co ludzie powiedzą. Jeżeli my mamy ten rodzaj bojaźni, to Biblia mówi, to jest jeden z grzechów niewyznania swojego Boga, wstydzenia się swojego Boga. A czy my chrześcijanie możemy się wstydzić Boga? Bóg reprezentuje najwznioślejsze morały, zasady moralne, jakie oglądał ten świat. To Bóg jest źródłem wszelkiego dobra, wszelkiej mądrości, piękna. To Bóg daje nam wszystko. Czy możemy się tego wstydzić i zaprzeć? Jezus zakosztował śmierci, drugiej śmierci za każdego z nas. Ale z tej śmierci już się nie wraca. Z tej śmierci już nie ma zmartwychwstania. To jest śmierć, która wydarzy się po okresie milenijnym. O tym Pismo Święte mówi. Wiecie, dlaczego Jezusa śmierć była taka szczególna? Gdyby Jezus nie spełnił swojej służby, nie spełniłby swojej ofiary i gdyby niebo nie zaakceptowało Jezusa Chrystusa, On nie miałby prawa do zmartwychwstania. Gdyby popełnił grzech i gdyby niebo powiedziało, niestety Jego ofiara jest niedoskonała, On nie miałby prawa do zmartwychwstania. Umarłby śmiercią wieczną. Gdy to zrozumiałem, powiedziałem, jakże szczególna jest śmierć Pana Jezusa. On był gotów poświęcić wieczność dla mnie. Był gotów rozłączyć się z swoim Ojcem na wieki. A wiecie, jak On się bał tej rozłąki? Jezus, gdy był w Getsemane, On modlił się i mówił, Ojcze, jeżeli można, oddal ode mnie ten kielich. Jeżeli można. Przecież nie jako ja chcę, ale jako Ty. Jezus Chrystus się modlił, jeżeli można, trzykroć. Ale innej drogi nie było, jak przez krzyż Golgoty. Gdy przedstawiamy Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, często wielu duchownych przedstawia jako człowieka, który był ubiczowany, sponiewierany, wiszący, cierpiący. Jego ciało bolało i to jest święta prawda. On cierpiał, ale wiecie, co było największym jego cierpieniem? On nie wołał do Boga, mówi, Boże mój, zobacz, jak ja cierpię.
Zobacz, jak bolą mnie ręce, bolą mnie nogi. Czy Jezus tak mówił? Nie. Jezus powiedział, Eloi, Eloi, lama sabachthani, co się wykłada, Boże mój, czegoś mnie opuścił. On czuł rozłąkę z Ojcem, a przecież on codziennie z Nim chodził. Cokolwiek robił, mówi, to, co ja słyszałem od Ojca, to ja wam przekazuję. To, co Ojciec mi powiedział, to ja to robię. Co u Ojca widziałem, to ja to też czynię. On był taki tatusia syn, który chodził z Jezusem, chodził z Bogiem. I w momencie rozłąki, w momencie, kiedy grzechy jego całego rodzaju ludzkiego zostały złożone na jego barki, przeląkł się rozłąki z Ojcem. On tak bardzo nie myślał o tym cierpieniu fizycznym, ale z tym myślał o tym, że rozłączy się z Ojcem na wieki. Rozumiemy, dlaczego ofiara Jezusa Chrystusa była szczególna? Ojcze, Ojcze. Jezus mówi, gdy się modlicie, mówcie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Twoje królestwo. Niech będzie Twoja wola jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba powszedniego daj nam dzisiaj, na każdy dzień. I nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas od złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Skłońmy czoła do wspólnej modlitwy. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, przychodzimy przed Twoje niewidzialne oblicze, aby oddać Tobie pokłon, abyśmy mogli uwielbić Ciebie za to, że jesteś naszą opoką, jesteś naszą skałą, jesteś naszym ratunkiem w utrapieniu najpewniejszym. Ty jesteś naszym Ojcem. Dziękujemy Ci, Ojcze, za największy dar Twojej miłości, za Syna Twego Jezusa Chrystusa, którego posłałeś, aby nie tylko nas odkupił od grzechów, nie tylko przebaczył nasze grzechy, ale dał nam moc do tego, abyśmy nie wracali do złych rzeczy, które robiliśmy w przeszłości. Dziękujemy Ci, że tylko dzięki Jezusowi, tylko temu, że możemy doświadczać Twoją miłość, my możemy odwzajemniać ją, bo grzech zniekształcił Twoją miłość i przekształcił w egoizm, w to, że każdy z nas myśli tylko o sobie, o swoich potrzebach. Ale dzięki temu, co nauczał Jezus, jak traktował ludzi, jak kochał ludzi, kiedy patrzymy na Jego poświęcenie i oddanie, kiedy widzimy, jak każdego dnia oddalał się, aby iść na ustronne miejsce, aby się modlić, aby mieć kontakt z Tobą, Ojcze, i Ty każdego dnia posilałeś Go, dawałeś Mu siłę do tego, aby był wzorem dla nas ludzi. Dziękujemy Ci, Ojcze, za Twojego Syna, za Jego poświęcenie i oddanie. Dziękujemy Ci za to, że zgodził się umrzeć za nasze grzechy. Dziękujemy Ci za to, że uczył nas takiego osobistego kontaktu z Tobą, abyśmy zawsze się modlili, abyśmy rozumieli, co mówimy, abyśmy nie tylko mówili, ale także uczyli się słuchać. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że nasze życie może być inne dzięki temu, że coraz lepiej Ciebie rozumiemy. Im więcej Ciebie poznajemy, tym więcej pragniemy Ciebie uwielbiać i mówić, jakim geniuszem jesteś.
za plan zbawienia, który jest genialny w swojej prostocie. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, co dla nas uczyniłeś i dziękujemy Ci za to, że jesteś tak dobry, że nikogo z nas nie zmuszasz do miłości, bo miłości nie można rozkazać ani nakazać, ale tylko miłość Twoja może rodzić miłość. Im bliżej jesteśmy Ciebie, tym bliżej jesteśmy źródła miłości. I możemy tylko dlatego kochać, że sami zostaliśmy pokochani przez Ciebie. Prosimy, błogosław nas, nasze dzieci. Daj, aby i one doświadczyły, że jesteśmy ich rodzicami kochającymi. Błogosław małżonków, małżonki, małżeństwa, małe dzieciątka, które są tutaj na tym miejscu. Daj, aby ich małe serduszka były od samego początku dla Ciebie, aby rozumiały, kim jesteś. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że dzisiaj również nasze dzieci mają też świadomość, że na tym miejscu Ty jesteś razem z nami. I dziękujemy Ci za ciszę, która była w czasie nabożeństwa. Dziękujemy Ci za skupienie. Dziękujemy Ci, Panie Boże, że Ty jesteś tak dobry. Uwielbiamy Ciebie, Ojcze, bo Ty jesteś naszą nadzieją. Ty jesteś naszą sprawiedliwością. Ty jesteś wszystkim dla nas. Uwielbiamy Ciebie, bo do Ciebie należy chwała, cześć, królestwo, siła, moc i błogosławieństwo. Bądź uwielbiony, Ojcze, i wywyższony w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.